Estenia. Przełom cholinergiczny z kolei może być skutkiem przedawkowania stosowanych leków. Za chwilę powiem o leczeniu. Jedną z siedzib monarchii, były pałac królewski w Amsterdamie zostanie zamieniony na hotel. Obiekt od 13 lat stoi pusty. O zmianie jego przeznaczenia zdecydowało holenderskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych po konsultacjach z opiekunią. 17-wieczny pałac Stade był zamieszkany do 2004 roku. Ostatnimi lokatorami była królowa Juliana i książę Bernard. Zajmowali okazałą nieruchomość nawet po królewskiej abdykacji na rzecz córki Beatrice w 1980 roku. Dwa lata temu rząd ogłosił konkurs na stworzenie nowej koncepcji wykorzystania królewskiego pałacu. Teraz zdecydowano, że przekształcony zostanie w kompleks hotelowy z przestrzenią wystawienniczą. Zwycięzcy zapłacili niespełna 2 miliony euro, ale czekają ich teraz gigantyczne wydatki na remont i przebudowę. Na najwyższym piętrze budynku powstanie hotel z 14 pokojami, a na parterze mają zostać przygotowane wystawy podkreślające holenderskie innowacje, przedsiębiorczość oraz osiągnięcia w dziedzinie architektury, rolnictwa i środowiska. Plan inwestycji zakłada, że na terenie byłych królewskich koszar powstanie 65 domów. Na zamieszkanie w pokoju hotelowym w pałacu czy zakup mieszkania trzeba będzie jednak jeszcze trochę poczekać. Według deklaracji inwestorów realizacja wszystkich projektów potrwa od 10 do 15 lat. Tomasz Majka, Polskie Radio. Australijczycy mają nowy pomysł na walkę z otyłością. Z ośrodków zdrowia w Nowej Południowej Walii zostaną wycofane ze sprzedaży słodkie napoje. To pierwszy australijski stan, który zdecydował się na taki krok. Naukowcy od dawna przypominają, że mała puszka zawiera kilka łyżeczek cukru i że takie napoje są jedną z przyczyn nadwagi. Dlatego w przychodniach czy szpitalach Nowej Południowej Walii słodkich napojów nie będzie można kupić, mówi Radio ABC jedna z koordynatorek programu Alexandra Jones. Każdy będzie mógł jeść co chce, ale tu chodzi o pewien przekaz. Dlaczego mamy sprzedawać takie produkty w miejscach, do których ludzie przyszliby się leczyć? Jones przypomina, że dużo cukru jest nie tylko w zwykłych słodkich napojach, ale także w napojach energetyzujących i w sokach owocowych. Celem władz Nowej Południowej Walii jest zmniejszenie liczby ludzi otyłych o 5% do końca dekady. Rafał Modrziuk, Polskie Radio. Podsumowanie dnia. A w podsumowaniu dnia czas na głosy publicystów i ekspertów, dlatego już teraz łączymy się z redaktor Rytą Połdyjską z tygodnika Do Rzeczy. Dobry wieczór, panie redaktor, panie Osińsko. Dobry wieczór, witam serdecznie. Niedawno na krakowskim przedmieściu w Warszawie zakończyły się obchody 86. miesięcznicy smoleńskiej. Przed Pałacem Prezydenckim wystąpił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Posłuchajmy tego wystąpienia. Szanowni Państwo, prawda zwycięża. Dochodzimy do prawdy. Ekshumacje pokazują bezmiar barbarzyństwa rosyjskiego, ale także bezmiar barbarzyństwa polskich władz z tego czasu. Bo to, co się działo, te trumny, w których niekiedy są ciała 8 osób, to nic innego jak barbarzyństwo. Barbarzyństwo i jeszcze raz barbarzyństwo. I to barbarzyństwo ma niestety tu w Polsce swoich obrońców. Słyszymy i wiemy, w czyim interesie i dla kogo robią tutaj te awantury. Ale to docieranie do prawdy ma także jeszcze inną twarz. Tu możemy powiedzieć, że dowiadujemy się, czego chcą ci, którzy są naszymi przeciwnikami. Chcą Polski, która się cofnie do czasów PRL-u. Chcą Polski, z której katolicy, czyli większość, nie będzie miała praw. Bo przecież krzyczeli tutaj do kościoła, czyli na ulicy nie wolno się modlić.
To było żądanie komunistów, ale nawet za ich czasów nie było ono realizowane i nie urządzano tego rodzaju awantur. Ale powtarzam, prawda będzie zwyciężała. Będziemy wiedzieli coraz więcej o tym, co działo się po katastrofie i coraz więcej o tym, co było tej katastrofy przyczyną. I żadne próby przeciwstawienia się prawdzie nic nie pomogą. Tak, w Polsce jest ogromnie rozbudowana agentura obcych państw. Musimy się z tym liczyć. Ale to nie zmieni faktu, że prawda zwycięży, że zwycięży Polska, zwycięży niepodległość. Mocne słowo na warszawskim krakowskim przedmieściu prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, wygłoszone w ramach 86. miesięcznicy smoleńskiej. Przy naszym telefonie Edyta Hołdyńska, tygodnik do rzeczy. Pani redaktor, prezes Kaczyński mówił dziś tak: dochodzimy do prawdy, ekshumacje pokazują bezmiar barbarzyństwa rosyjskiego i polskich władz. To trafna puenta tych doniesień, z którymi mieliśmy do czynienia w ostatnich dniach, tygodniach? Na tym tle jak najbardziej są to trafne słowa, wydaje się. No bo to, co widzieliśmy, to rzeczywiście były informacje, można powiedzieć, barbarzyńskie, tak. Ja to nazywałam jak horroru, ponieważ no, informacje o tym, że 8 ciał leży w jednej trumnie, rzeczywiście nie mieszczą się w głowie i są skandaliczne. O tym, jak się zachowało państwo polskie po katastrofie smoleńskiej już, czyli nie mówię tutaj o przyczynach katastrofy, o tym, dlaczego to się wszystko stało, ale jak my to badaliśmy. To wszystko, no, lekko mówiąc, było skandaliczne. Tam nie było żadnych procedur. Działaliśmy tak naprawdę na granicy prawa, ponieważ no, śledztwo rosyjskie, raport MAK-u nie był przeprowadzony zgodnie z konwencją chicagowską, czyli prawem międzynarodowym. Tam był jeden załącznik, który to wykluczał i właśnie to odebrało nam prawo odwołania się od tego śledztwa. Myśmy mieli dlatego osobne śledztwo. No ale to jest nie śledztwo i o zbadanie przyczyn samych chodzi, ale właśnie o to, że nie dopilnowaliśmy tego, żeby te ciała i ten wrak wróciły do kraju, żebyśmy mogli sami zbadać przyczyny, ale właśnie najważniejsze też w spokoju pochować te ciała, tak uczcić pamięć tych osób, czy tych bardzo ważnych, najważniejszych osób w państwie, między innymi prezydenta z małżonką, żeby można było oddawać im część w spokoju. Dlatego teraz są te ekshumacje, no a opozycja mówi o tym, że powinniśmy być ciszej nad tymi trumnami, już zostawić w spokoju, także w spokoju rodziny tych ofiar, które przeżywają podwójną jakby żałobę. No natomiast nie można się z tym zgodzić. Rodziny ofiar na pewno chciałyby przede wszystkim iść na grób, wiedząc, że tam jest ich bliski, prawda? Ekshumacje mają też to do siebie, że przecież możemy to porównać z działaniami na łączce, kiedy szczątki osób pochowanych dawno temu, wiele lat temu, nadal są odszukiwane i nadal walczymy o właśnie takie podstawowe prawo człowieka, prawo jakby do godnego pochówku. Prawda będzie zwyciężała, będziemy wiedzieć coraz więcej, co działo się po katastrofie i coraz więcej o tym, co było tej katastrofy przyczyną. To kolejny cytat z dzisiejszego wystąpienia prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Jak blisko, zdaniem pani redaktor, jesteśmy pełnej prawdy o katastrofie smoleńskiej? No to ma zbadać komisja śledcza, która się tym zajmuje. Jak blisko jesteśmy prawdy, no jeżeli prezes mówi, że coraz niżej, a to rządowa komisja teraz bada przyczyny katastrofy, no to miejmy nadzieję, że on coś wie więcej w tym temacie i że rzeczywiście zbliżamy się do wyjaśnienia tej kwestii. Ja tego nie wiem. Jak jesteśmy blisko, to ja nie mam takich danych. Natomiast no, miejmy nadzieję, że rzeczywiście ten rząd, któremu powinno bardziej zależeć na tym, żeby zbadać przyczyny tej katastrofy, rzeczywiście weźmie się do roboty i niedługo poznamy tę prawdę. Pani redaktor wspomniała też o wielkiej potrzebie spokoju rodzin i bliskich ofiar katastrofy smoleńskiej. Tymczasem co miesiąc, 10 każdego miesiąca, ten spokój jest zakłócany w trakcie obchodów kolejnych miesięcznic. Dziś obywatele RP podjęli próbę zablokowania przemarszu uczestników obchodów
tej 86. miesięcznicy kilka osób położyło się wzdłuż krakowskiego przedmieścia, tak by uniemożliwić przemarsz pod Pałac Prezydencki. Musiała interweniować policja. Z miesiąca na miesiąc sposób, w jaki przeszkadza się tym, którzy chcą uczcić pamięć zmarłych 10 kwietnia 2010 roku, jest, mam wrażenie, coraz bardziej inwazyjny. Tak, no trzeba zaznaczyć przede wszystkim, że to jest łamanie prawa, tak? Manifestacje, kontrmanifestacje mogą się odbywać, ale kiedy jedna drugiej nie zakłóca. I łamaniem prawa i wkroczeniem absolutnie uprawnionym policji w takich wypadkach, kiedy zakłóca się manifestowanie jednej z grup, jest po prostu normalne. I tak powinno to wyglądać w państwie prawa. Nie przypominamy chyba sobie z ostatniego Marszu Równości na przykład, żeby tam jakieś grupy wchodziły i kładły się na ziemię i uniemożliwiały te przejście tym osobom. No i tak jak mówię, w państwie demokratycznym, jak to bardzo lubi podkreślać opozycja, że Polska takim nie jest, dozwolone jest manifestowanie i manifestowanie z różnych jakby i opcji politycznych i jakkolwiek. I kontrmanifestowanie również jest dozwolone, natomiast nie jest dozwolone takie działanie, jakiego dopuszczalnie, jakie mogliśmy dzisiaj obserwować, o którym mogliśmy dzisiaj słyszeć. No a tu trzeba zaznaczyć, że ci ludzie właśnie po prostu manifestują przede wszystkim chęć uczcenia pamięci zmarłych osób, więc to jest wyjątkowo takie nieludzkie działanie, to charakterystyczne niestety dla takich ruchów lewicowych. One czasami nawet mówią głośno o prawach właśnie zwierząt, mówią właśnie o ekologii, tak, o ochronie środowiska, zapominają o podstawowych prawach człowieka, o takich zachowaniach czysto kulturalnych, takich zachowaniach, które powinniśmy jako cywilizowani ludzie przede wszystkim czcić, czyli pamięć o zmarłych. To jeszcze teraz oświadczenie Komendy Stołecznej Policji, która odniosła się do dzisiejszych zajść na krakowskim przedmieściu. A brzmi ono tak. Informujemy, że policja jako formacja powołana do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego będzie podejmowała interwencje i działania w stosunku do osób, które poprzez swoje zachowanie będą zagrażać bezpieczeństwu innych ludzi i naruszać obowiązujący porządek prawny. To oświadczenie Komendy Stołecznej Policja. Pani redaktor, jak ocenia działania tej formacji w obliczu prób zakłócania obchodów miesięcznicy smoleńskiej, nie tylko zresztą tej dzisiejszej? Wydaje się, że policja zareagowała prawidłowo dzisiaj. No, policja musi stać na straży prawa. Nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Jeżeli dochodzi do jego łamania, no to powinna wyeliminować łamanie prawa. To przede wszystkim, jeśli chodzi natomiast o Marsz Niepodległości, to tam przede wszystkim jest straż marszu, tak, która jest na takim pierwszym, na takim pierwszego frontu, jakby to określić, i to ona też zabezpiecza takiego rodzaju większe nawet zgromadzenia. Tam na różnych zgromadzeniach dochodzi do różnych zakłóceń, natomiast no, to też rolą organizatora jest zapewnienie bezpieczeństwa. Jeżeli on woła jakby do tego, zwłaszcza to w Urzędzie Miasta i tak dalej, no to rolą organizatora, rolę organizatora przejmuje też policja. I to ona dba wtedy o bezpieczeństwo, tak? To był organizator, zwraca się do policji, która nie przejmuje roli organizatora, to źle powiedziałam, ale wtedy to policja dba o bezpieczeństwo maszerujących. No i tak to wygląda w przypadku akurat obchodów miesięcznicy smoleńskiej, a w przypadku Marszu Niepodległości jest jeszcze straż marszu, która dodatkowo jakby dba o bezpieczeństwo. I bardzo dobrze, że widzimy jakąś chęć zmiany czy reakcję też policji na to, co się dzieje, bo to policja jest od tego, żeby zapewnić nam bezpieczeństwo. I tak to sobie wyobrażam o kraju, w którym chcielibyśmy żyć, żeby było bezpieczeństwo. To jeszcze jeden temat. Pani redaktor, wczoraj i dziś za sprawą dziennikarzy TVP Info poznaliśmy kolejne nagrania ze słynnej już restauracji Sowa i Przyjaciele w Warszawie. Na fatku lokalu okazało się być zresztą prorocza, bo to najnowsze taśmy pokazują nową rolę księdza Kazimierza Sowy, który za pan brat z politykami. Oj, ludźmi trzeba być
biznesu stara się kreować rzeczywistość tamtych lat. Jak ocenić udział w tych nagraniach księdza Sowy? Ksiądz Sowa. Ja spróbuję najpierw odnieść się do...